Pierwsza edycja seminarium E-Profit System. Finanse firmy. Mimo iż prowadzą dobrze prosperujące biznesy, wielu z nich jest już absolwentami seminarium z nieruchomości. Przyjechali z całej Polski na kolejne cykliczne seminarium E-Profit System poświęcone finansom firmy. Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pełna nazwa seminarium Finanse firmy brzmi: jak skutecznie obniżać koszty i podatki, ustalać ceny i marże, tworzyć dźwignie finansowe podnoszące efektywność biznesu oraz zwiększyć zyski Twojej firmy? Poradnik biznesmena, jeszcze nie finansisty. Uroczysta inauguracja seminarium dla przedsiębiorców odbyła się w upalny weekend 21 i 22 czerwca 2008 roku w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat w Warszawie. Uczestnicy uzyskali unikalne, nie tylko w skali kraju, materiały szkoleniowe. Jak zwykle byli pod wielkim wrażeniem trenerskich umiejętności doktora Andrzeja Fesnaka i Franciszka Staniszewskiego. Wyjaśnienie skomplikowanych operacji finansowych. Żmudne ćwiczenia niezbędne dla skutecznego prowadzenia biznesu w epoce informacyjnej. Nawet tych, którym matematyka, ekonomia czy księgowość mogą kojarzyć się z traumatycznymi przeżyciami szkolnymi, stawały się w ciągu weekendowych warsztatów coraz bardziej wciągającym, magnetycznym zajęciem. Seminarzyści zakochali się w liczbach. Bez autentycznego zamiłowania do obliczeń finansowych nie da się odnieść sukcesu we współczesnym biznesie. Te niezwykłe emocje były w równym stopniu efektem aktorskich umiejętności oraz poczucia humoru i erudycji prowadzących to niesłychanie trudne szkolenie, co właściwości komputera finansowego HP17B2+. To dzięki temu wyglądającemu jak zwykły kalkulator urządzeniu można niekiedy w kilkadziesiąt sekund obliczyć, w jaki sposób zoptymalizować podatki, jaka powinna być wysokość marży, jak zarabiać na kredycie, leasingu czy funduszach inwestycyjnych. Innymi słowy, jak w każdej chwili mieć sposobność do kontrolowania kondycji finansowej firmy i stałego zwiększania jej zysków. Jak zawsze E-Profit System powitała uczestników seminarium szampanem. Każdego dnia było pod dostatkiem jadła, napojów i smakołyków. Zaś pod koniec seminarium odbyły się dwie tury losowań. Pierwsze uczestnika, który otrzymał zwrot kosztów udziału w seminarium w gotówce, a drugie gry Cashflow dla domu dziecka. Dodatkową grę ufundował absolwent seminarium z nieruchomości Paweł Dylewski. Ogromną atrakcją był bardzo trudny konkurs i wartościowe prezenty książkowe przekazane przez wydawnictwa MT Business i One Press, grupę wydawniczą Helion S.A. Ponadto dział PR E-Profit System i agencja multimedialna 5 O'Clock w porozumieniu z internetowym serwisem prasowym PressOffice.pl przygotowała specjalny pakiet porad z zakresu Public Relations dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w pierwszej edycji seminarium Finanse firmy. Na zakończenie seminarzyści otrzymali prestiżowy certyfikat E-Profit System. Jednak na tym pierwsza edycja finansów firmy właściwie nie skończyła się. Jej zwieńczeniem był poniedziałek, 23 czerwca, kiedy dr Andrzej Fesnak i Franciszek Staniszewski spotkali się z grupą trenerów finansowych E-Profit System, by przygotować ich i omówić realizację seminarium Finanse firmy w innych miastach w Polsce. Zapraszamy do pozostałych relacji filmowych z pierwszej edycji finansów firmy z cyklu Bez komentarza.